W tym filmie porozmawiamy o tym, w jaki sposób wykorzystać wiedzę na temat mnożenia liczb jednocyfrowych przy mnożeniu liczb dwucyfrowych. Zacznijmy od przykładu: 5 razy 18. Możecie, jak zwykle, zatrzymać teraz film i sprawdzić własne sposoby na rozwiązanie takiego zadania, a za chwilę zrobimy to razem. No to tak. Jedna ze strategii może być taka, że możemy 18 wyrazić jako wynik mnożenia dwóch liczb wynik mnożenia, czyli iloczyn. I to, co przychodzi mi od razu na myśl, to to, że 18 jest równe 2 razy 9. I w takim razie 5 razy 18 możemy zapisać jako 5 razy, i zamiast 18 możemy zapisać 2 razy 9. Czy to nam w czymś pomaga? Możemy zamiast mnożyć 2 razy 9 i otrzymane 18 pomnożyć razy 5, pomnożyć najpierw 5 razy 2. Możecie sobie pomyśleć, że zaraz, zaraz, chwila moment, przed chwilą mnożyliśmy najpierw 2 razy 9, a teraz nagle mamy zmienić kolejność i pomnożyć 5 razy 2 najpierw? Czy to jest w porządku? I najprostsza odpowiedź tak, to jest w porządku. Można tak zrobić. Jeżeli mnożymy liczby, obojętnie ile ich jest, to możemy to zrobić w dowolnej kolejności, w takiej kolejności, jaka nam najbardziej pasuje. Ta własność mnożenia nazywa się łączność. Możemy połączyć dwójkę z dziewiątką najpierw i pomnożymy najpierw te dwie liczby, ale możemy też połączyć ze sobą piątkę i dwójkę i te dwie liczby pomnożyć najpierw. Czy to nam w czymś pomaga? Ile to jest 5 razy 2? To łatwe, bo to jest 10, czyli to się równa 10 razy 9. A 10 razy 9 jest o wiele prostsze do pomnożenia dla większości z nas niż 5 razy 18. 10 razy 9 równa się 90. Inny przykład. Ile to jest 3 razy 21? Znowu zatrzymajcie film i spróbujcie najpierw sami. Można to obliczyć na wiele sposobów, ale spróbujcie obliczyć to w podobny sposób, jak zrobiliśmy to w pierwszym przykładzie. Jak pewnie podejrzewacie, będziemy chcieli przedstawić 21 jako wynik mnożenia mniejszych liczb. Możemy wyrazić 21 za pomocą mnożenia, na przykład 3 razy 7. I teraz możemy 3 razy 3 obliczyć w pierwszej kolejności. Możemy zaznaczyć nawiasami, że to działanie wykonujemy jako pierwsze. Pozwala nam na to łączność mnożenia. Może to dziwna nazwa, ale mam nadzieję, że niezależnie od nazwy, intuicja podpowiada Wam trochę o co tutaj chodzi. To się równa 3 razy 3 to 9 i razy 7. I pewnie wiecie już, że to się równa 63. Inny przykład: 14 razy 5. Znowu zatrzymajcie i spróbujcie sami. No to tak, znowu możemy przedstawić 14 jako wynik mnożenia mniejszych liczb. 14 to 2 razy 7, czyli to się równa 2 razy 7 albo 7 razy 2. Zmieniłem kolejność celowo, bo chcę połączyć dwójkę z piątką, żeby otrzymać dziesiątkę. Chociaż kolejność zapisu nie ma znaczenia, możemy najpierw pomnożyć dwie liczby, które nie stoją w zapisie obok siebie, chociaż wtedy nie da się ich wziąć w nawias. Razy 5. Teraz możemy pomnożyć najpierw 2 razy 5. To się równa 7 razy 10, a to się oczywiście równa 70. Jeszcze jeden przykład. 15 razy 3. Jak byście to obliczyli? Możemy 15 zapisać jako 5 razy 3 i to mnożymy razy trójkę. I teraz możemy trójki pomnożyć najpierw, to się równa 5 razy 9, a 5 razy 9 równa się może już wiecie równa się 45.